Za pierwszym razem wygrał Mateusz. Zdecydowanie zobaczymy dzisiaj, co są zapasy, wszystko może się okazać. I już tu widzimy, jak trybuny wrzą. Mateusz, miejscowy zawodnik. Bardzo dużo osób tutaj przychodzi kibicować mu. Lubi oglądać jego walki. Zobaczymy, jak to się dzisiaj potoczy. 85 kg, styl klasyczny. Mateusz Wolny, Krzysztof Niklas, KS Budowlani Łódź. Na razie początek walki. Pierwsze 16-17 sekund. Oczywiście jeszcze bez punktów. No, już tutaj widzimy, no, i teraz... Mateusz tą siłę ma jednak tutaj większą. Idzie, napiera zawodnika, wykonuje zbicia. Wybiera te ręce, jest bardziej aktywny w tej walce. Ale Krzysiek tutaj też podejmuje tę walkę. Że, tak, nie odpuści, na pewno nie odpuści. Nie będzie Mateuszowi łatwo. No, zdaję sobie sprawę, jaki jest ciężar gatunkowy tej walki. 6 punktów przewagi Unii Racibórz. No, jeżeli Mateusz wygra, to już będzie bardzo, bardzo blisko. No, odnieść zwycięstwo. Wykluczona ręka. Próba tutaj jeszcze zbicia. Nieudana, ale widzimy, Mateusz cały czas napiera na tego zawodnika. Próbuje wypchać go za zonę, zdobyć tym samym punkt. No, ale pierwsza minuta bez punktu, rozpoczęła się druga. No i ten niezwykle utalentowany Krzysztof Niklas na razie bardzo dzielnie sobie tutaj poczyna. Chociaż tak jak powiedziałeś, siła po stronie Mateusza Wolnego i tutaj czas powinien pracować na jego korzyść. Tak, już sędzia upomina zawodnika niemieckiego, że jest pasywny, przenosi walkę do parteru. Ostatnio Mateusz wykonał akcję w parterze, tym samym właśnie zdobył swoje punkty, po czym wygrał ten pojedynek. Zobaczymy dzisiaj, nawet na plakatach widać tak Mateusza, jak wynosi właśnie Krzyśka, czy dzisiaj to powtórzy. Zobaczymy, tu już blokuje nogi, uchwyt długi, także na pewno brała próba wyniesienia, przejście nogami z boku i rzut za 4 punkty, za 2 punkty. Jednak Krzysiek nie przetoczył się przez plecy, sędzia uznaje, że 2 punkty dla Mateusza. Kolejna próba będzie, nie, Mateusz tutaj jednak już nie podejmuje walki. Minuta do końca pierwszej rundy, 2-0, wynik na tablicy dla Mateusza. Jeszcze tutaj Mateusz protestuje, że powinny być 4 punkty, ale on powinien tu walczyć. Trenerzy nie rzucają protestów. I na kolejnym plakacie meczowym już w PWPW KLZ, już w styczniu przeciwko Warszawie, będziemy mogli zmienić plakat na akcję właśnie dzisiejszego pojedynku. Mateusz tu mocno pracuje rękami, naprawdę jest dużo mocniejszy. Tak. Zdobywa, ale Krzysiek tutaj wykorzystał to, że Mateusz robił napór i wyszedł tym samym za matę. Mateusz tutaj jeszcze podpowiada trenerowi, żeby rzucił protest, żeby obejrzał to na monitorze, czy na pewno wyszedł. On twierdzi, jest pewny, że jednak nie wyszedł i zdobył 2 punkty poprzez obejście, ale sędzia jeszcze obejrzy to na monitorze i zdecyduje, jaki będzie werdykt końcowy. No zobaczymy, musimy chwilę poczekać. To jest już raz, dwa, trzy, cztery, piąta walka dzisiejszego wieczora. Po 4 Unia prowadzi na punkty 11 do 5, przepraszam, oczywiście szósta walka. I kolejny punkt dla Krzyśka Niklasa za to, że protest był nieprzyznany, nieodpowiedni. Mamy wynik na tablicy 2 do 2. Protest odrzucony. 2-1 na 2-1, przepraszam, tutaj 2-1. W lidze nie ma za protesty punktów. Te przepisy są troszeczkę zmienione, ale jeszcze, o tutaj widzimy próba, jest obejście, 2 punkty zdobywa Mateusz jeszcze w drugiej połowie pierwszej rundy. I próba kolejna wyniesienia, ale Krzysiek się tu broni, wykręca Mateuszowi i udaje mu się wybronić. 20 sekund niespełna do końca pierwszej rundy. Wynik na tablicy 4-1 dla Mateusza Wolnego, reprezentującego Unię Racibórz. Mateusz podrażniony stratą tego punkciku od razu przystąpił do z animuszem
do powiększania przewagi. To mu się udało. Prowadzi w tym momencie 4-1 na punkty. 5 sekund do zakończenia pierwszej rundy tego pojedynku. No i za chwilę obaj zawodnicy dadzą się na regulaminową 30-sekundową przerwę. No jeżeli Mateusz będzie tak dalej walczył w drugiej połowie, w drugiej rundzie, to z pewnością powinien spokojnie tę walkę wygrać. Ale widzimy, że tutaj Krzysiek wyciągnął wnioski z ostatnich walk z Mateuszem, bo wcześniej przegrywał z nim, można powiedzieć, do jednej bramki, a tutaj widzimy niedużą różnicę, jednak widać, że popracował nad tym swoim stylem walki. Nie daje się tak wypychać jak w ostatnich walkach. Nie jest już Mateusz taką dominą w tej walce, ale jeszcze zobaczmy, druga runda. Wszystko może się okazać. No to jest niezwykle utalentowany zawodnik. On, myślę, z każdą walką, a już nie mówię, z każdym rokiem będzie tylko lepszy. I to bardziej, może że to jest młody zawodnik. Klasowy. Młody zawodnik. On jeszcze jest w juniorach. Mateusz już tutaj rasowy senior, 27 lat. Dużo walk już za nim, ale widzimy naprawdę, Krzysiek, o, jeszcze tutaj próba klamry i sprowadza Mateusza, zdobywa 2 punkty. No i ta walka nabiera rumieńców i wydawało się, że wszystko Mateusz Wolny ma pod kontrolą, a teraz okazuje się, że 4 do 3. Nie do końca. Tak, że nie do końca. Klamra, 4 do 3. Klamra sukcesowa i można powiedzieć, takie zbicie byczek w wykonaniu Krzyśka, zdobywa tym samym 2 punkty, 4-3 wynik na tablicy. No i może być gorąco, może być gorąco. Już widzimy tutaj w obydwóch narożnikach nerwowo, bo naprawdę walka zacięta. I oby taka była do samego końca. Ładnie się to wtedy fajnie ogląda. Po to ta liga jest zrobiona, żeby były te emocje, żeby te walki fajnie się tutaj oglądało. Także brawa dla prezesa PWPW KLZ za organizowanie tej ligi, bo naprawdę ciekawie się to ogląda. Dużo widzimy tutaj mieszkańców Raciborza i nawet przyjezdnych przyjechało do Raciborza oglądać walki zawodowe naszych tutaj zapaśników. I Krzysztof Niklas poszedł do parteru, teraz szansa dla Mateusza Wolnego. Próba wyniesienia i czy będą punkty? Broni się, broni? Nie ma chyba punktów. Nie ma, ale walka trwa dalej. Tutaj bez mógł punktów jeszcze Krzysiek obejść Mateusza, ale protestują, nie zrobił tego. Łodzianie, ale to dopiero po zakończeniu tej akcji przerywa teraz Artur Michalkiewicz. Tak, i kolejny i protest. Tym razem zawodnicy, trenerzy z Łodzi podjęli tą decyzję, żeby zobaczyć jeszcze raz tą akcję na monitorze. Twierdzą oni, że była tam akcja punktowana dla Krzyśka, ale ja jestem tego zdania, że tutaj nie było opanowania, nie było przytrzymania Mateusza, dlatego tych punktów nie było, ale też zobaczmy, sędzia ma prawo tutaj obejrzeć oczywiście tą akcję po raz kolejny na monitorze. Każda drużyna do protestu, no i jeżeli jest to zapisane w regulaminie, to dlaczego nie z takiej opcji nie skorzystać? No duże emocje w tej walce. Tak to się wszystko spokojnie zaczynało. Wydawało się, że Mateusz Wolny ma wszystko pod sędzia kontrolą. Podtrzymuje swoją decyzję. Akcja teraz bez punktów, także protest zabrany i akcja bez punktów. Tak, Raciborki na naszym stanowisku powinni sobie trenerzy zabrać te maskotki, jeżeli będą chcieli wykonać kolejny protest. Nie, jeżeli jest niesłusznie, to już jest zabierany do końca meczu. 4-20 za nami, 4-3 na tablicy prowadzi Mateusz Wolny, MKZ Unia Racibórz. O, już widzimy, oni obydwoje zerkają na tablicę, ile jeszcze czasu zostało. Sędzia jeszcze tutaj upomina Mateusza, żeby walczył głową wyżej, żeby nie blokował, nie uderzał nią swojego przeciwnika. Minuta 20 do końca drugiej rundy, do końca walki. Jeszcze tutaj próbuje Krzysiek ramienia, ale nieudanie, wpadka. Sędzia podnosi walkę do góry. No i naprawdę musi tutaj Krzysiek ryzykować, a Mateusz musi ten wynik dowieść do końca. Widzimy cały czas, Krzysiek tutaj próbuje jakiegokolwiek chwytu jeszcze oszukać podejść Mateusza. Mateusz cały czas napiera swoimi rękami na przeciwnika, uniemożliwiając mu próbę jakiejkolwiek akcji. Jest pełna minuta do końca, no naprawdę bardzo duże emocje. No, już to czują też kibice na trybunach, że to może być kluczowa walka. Jeżeli Mateusz dowiezie to zwycięstwo do końca, to no, z dużą dozą prawdopodobieństwa będziemy mogli założyć, że Unia dzisiaj to spotkanie wygra. No jest coraz bliżej tego celu. Mateusz Wolny, 32 sekundy do końca. Bardzo zmęczeni. Na pewno jeszcze będzie próbował tutaj
Niklas coś zrobić. Zaryzykuje, może w tych ostatnich sekundach nam musi być Mateusz naprawdę bardzo, bardzo czujny. To mu się na razie udaje. Doświadczenie tutaj wybierze. Artur Michalkiewicz no, pokazuje wymownie. Panowie, walczymy, walczymy. Dalej 10 sekund do końca powinien Mateusz dowieść te zwycięstwo. Tak, to jest taka próba rozpaczliwa Krzysztofa Niklasa. 3 sekundy do końca. Będą punkty dla Raciborza. Jest zmęczony, ale szczęśliwy Mateusz Wolny wygrywa. Dziękuję publiczności. Tutaj naprawdę dużo kibiców przyszło oglądać jego. Jeszcze Raciborka tutaj obala. Raciborek zdobywa punkty. Tak, mamy tutaj taką wesołą akcję. Mateusz cieszy się, ale naprawdę widać zmęczenie. Naprawdę już widać. Zobacz wynik. 4-3. Krzysiek go dochodzi. Zobaczymy, jak będzie w kolejnych meczach. Ale naprawdę bardzo fajna walka. Duże emocji. No i tak jak mówiłeś, ten Krzysztof Niklas to na pewno jest przyszłość polskich zapasów.